Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Hypixel. W dzisiejszym odcinku będziemy grali na Woolworths, będziemy grali sobie w Woolworthsy. Dosyć dużo osób gra, jeszcze mając, a to jest zero, dobra, to normalna ilość osób gra, myślę, że 280. Mówiąc pod uwagę godzinę, w sensie znowu jest tak, że Ameryka zasypia, a Europa budzi się, taka jest godzina. Więc no, pomyślałby człowiek, że jest mało graczy, dlatego to jest nawet dosyć dużo graczy. Szczerze mówiąc, muszę wam powiedzieć, że za każdym razem jak odpalam sobie Hypixela i pewnie będę miał tak przez kilka miesięcy, pewnie do końca roku tak będę miał, to ciężko mi nie jest sobie pomyśleć, że kurde, Technoblade, nie? Cały czas jak widzę po prostu nazwę Hypixel, to od razu mam w głowie Technoblade. I to jest takie smutne, no, w sensie to jest po prostu przygnębiające mnie. Mimo że ja po prostu, to tak jak mówię, no nie śledziłem jego kontentu nawet za bardzo, nie oglądałem go na bieżąco, to po prostu to jest tak trochę jakby, nie wiem, umarł prezydent Stanów Zjednoczonych. No nie jest mi to osoba bliska, nawet nie interesuje się tym, co robi. Natomiast jest po prostu tak duży, tak popularny, tak znany, że po prostu aż trochę szkoda, nie? Aż myślę, że Technoblade jest obiektywnie bardziej lubiany niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale to jest temat polityczny, więc nie będę w niego się... No nie będę się wypowiadał na ten temat po prostu. Dobra, co to jest w ogóle za... Co to w ogóle jest? Co jest jakieś tutaj hay bale? Jakieś siano tu w ogóle? Co, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jak se spadnę, to co? Po prostu spadam? A, wracam tu na górę. A szkoda, kurde, myślałem, że umrę. Najgorzej. No, mamy tutaj... Która... Już nie pamiętam, która klasa była najlepsza. Golem nie był zły. Golem. Halo, no... No pisał mi, że wybrałem tę klasę, a tam było też jednocześnie napisane, że miałem wybraną klasę, od Gauganie. O nie. Dobra, przynajmniej zabiliśmy dwóch też. Okej, tutaj próbuję strzelać ten gość. Szczerze mówiąc, to nie jest takie złe. Na takiej mapie? Kurde, to nie jest złe, bo tutaj nigdzie nie jesteś w stanie się ze środka wydostać. Archer nie jest zły na takiej mapie. Więc zapamiętajmy, że Archer będzie dobry i zmienimy zaraz go. Ale patrz, patrzcie, on sobie nie poradzi z nimi. Patrzcie, lol, zbudowali wszystkie bloki zanim on przyszedł do nich. Ale beka, dobra, bierzemy Archera. Ile on ma strzał? 6. 6 strzał. Czemu mnie wywala? Nie wiem. No nie, wywala mnie na środek kiedy. Okej, nie wiem czemu. O, tu jest łuk też, okej. Próbujmy tam strzelać ich. O, dobra, łatwo. Możemy ich tak strzelać sobie w taki sposób. Dobra, spróbujemy ich strzelać. Dobra, dawaj. Aj, prawie mi się udało. Dobra, czy tu ktoś mi podchodzi od tyłu czy coś? Spróbujmy. O, ale to był mistrzowski strzał, wow. Jestem pod wrażeniem. I Jak? Po prostu, oj, o nie, 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 nie mam miecza żadnego. Dobra, na całe szczęście. Udało mi się, gdybym nie miał łucznika, to bym przegrał. Więc ciekawe bardzo, dobra, uda mi się położyć dużo bloczków. Położyłem i zniszczyłem 8 bloczków, więc super. 26 obrażeń zadałem i ja mam jednego killa. Łucznik dobry, dobry jest łucznik na tę mapę, naprawdę bardzo dobry. Dobra, będziemy mieli ostatnią rozgrywkę i mam nadzieję, że nabiorą się na... Dosłownie sztuczkę, którą nauczyłem się od nich w pierwszej rundzie. Mam nadzieję, że nabiorą się w trzeciej rundzie tak samo, jak się nabrali w drugiej rundzie. Dobra, będziemy próbowali ich tutaj strzelać. Dawaj go, strzelę, ziomek. Dawaj, ja go po prostu będę strzelał. O, chyba... Dobra, ktoś tam w ogóle spadł? Chyba do Voida, tak? Okej. Okay. No i jest nas trzech. O, prawie mi się udało. Spróbujmy. O, ty gałganiarzu jeden, ty. Ja ci dam. Dobra. O, udało się go trafić. Bardzo dobrze. Dawaj go siekierką go. Dobrze, dobra robota. Bardzo dobra robota. Dobra, czym się to teraz niszczy? Jakąś łopatą, nie? Któraś klasa ma chyba łopatę z tego, co ja pamiętam. O, udało się. Super. I udało mi się najwięcej bloków posadzić, czyli 13 bloków wełny. Super, wygraliśmy. GG, bardzo fajna rozgrywka. Zdążyłem się nauczyć od przeciwnika strategii, metę na tę mapę. I wygrać dzięki temu, XD. O nie, tej mapy chyba najbardziej nie lubię spośród tych, które napotkaliśmy póki co. Mimo, że nie jest aż taka
jest po prostu bardzo płaska, myślę, że to może dlatego. Chociaż nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, to łucznik tutaj raczej się nie przyda. Co, jakie jest ability? Sprint. O, no tak, on ma ten, zdrowie z leczącą zbrojkę, potkę, no, więc spróbujmy, mam łuk, więc spróbujmy go też zaatakować. O nie, no nie, aha, super, nie no, świetnie, przynajmniej zadałem mu jakieś tam obrażenia, ale przynajmniej nie ma tych butów, butków przynajmniej nie ma, ale dobra, zginiemy niestety, szkoda, szkoda, i nie z kim się bił, aha, dobra, okej. Okay. My jesteśmy w drużynie niebieskiej niestety, no tak, tak, tak. Jest 4 graczy i serio on nie potrafi sobie poradzić. No dobra, rzeczywiście niewiele zrobiłem, to prawda. Ale no nie wiem, jako łucznik. No. No łuk jest dobry, ale kiedy rusza się twój przeciwnik, to tak nie do końca, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz wziąć łuk tak w ogóle. I rushujemy. Dobra, ja myślę, że mógłbym sprint po prostu wykorzystać. O. No i super. Proszę cię, ziomek. Proszę cię. Dobra, no nie udało mi się niestety aż tak dobrze tego załatwić. Proste, XD. Dobra, spróbujmy. Au, oj, dobra. Spróbujmy. No, gdzie jest nasz czwarty gość? Czwartego gościa mi brakuje, bez kitu. Dobra, tak? I oj, nie udało mi się. Co? O nie, on wziął strength buffa. Najgorzej. On wziął strength buffa. Nie widziałem tego. Dobra, jeżeli takie partikle są pod graczem, to znaczy, że strength buffa ma. Dlatego zabił nas obydwóch na hita. Ale jaki szczęściarz! Aha! Super szczęściarz po prostu. Strength buff leżący sobie po prostu z dupy gdzieś tam. Nikt go nie podniósł całą rozgrywkę, 7 graczy, tylko on ostatni sobie wziął strength buffa z dupy po prostu. Chyba, że jakaś abilitka klasowa to jest strength buff. No to nie. Tu nie. Ale sprint. Czy tam jest naprawdę strength buff? No przecież nie ma tam strength buffa. A dobra, po prostu w tej rundzie nie ma tam strength buffa. Dobra, weźmy speed boosta sobie. I zabierzmy im tego miecza i pomożesz nam, ziomeczku, pomóż nam. O, ała, nie, oberwałem, najgorzej. Dobra, uleczmy się już. To proszę cię, ziomek. Co ty mi jest tym łukiem? Śmieszny jesteś jakiś. Co on na blisko z łukiem? Bez przesady trochę, tak myślę. No tu jest jeden typiarz. O nie, on ma tego strength buffa, tak? Nie wiem, czy on miał tym razem strength buffa. To, nie wiem, może miał, może nie. To ja będę stał bloczki, ziomeczki. No dawajcie, rozwalajcie. Dobra. I okej, okay, udało się przynajmniej jedną rundkę wygrać. Ale oni wygrywają jedną rundę i też wygrywają, nie? A my musimy aż 2 rundki wygrać niestety. Teraz spójrzmy sobie na buffy. Czy, no bo jeżeli mamy sprint, to warto jest wykorzystać. Jest! Strength buff. Lecę tam. Dobra. Okej. Okay. I teraz. Okej. Okay. Dobra. Myk. I dwóch pokonanych. No i proste. No i proste. Dobra, łatwo. No i kurde, ty, ja wszystkich zabiję. Wszystkich! Każdego jednego zabiłem. Wszystkich zabiłem. Kurde, co jest? Tylko... Ja mam wrażenie, że gramy w trójkę. Aha, bo chyba już gramy w trójkę. Ktoś tam chyba musiał się wylogować najwidoczniej. Bo chyba już w trójkę gramy. Ale co zrobiłem? Widzieliście? 4 kili... Ale nie, ile kili? A 1 mi kill pokazało. Przecież zabiłem... Aha, no to są 2 kile pokazane, super. Nie przeze mnie, mimo że były przeze mnie. Tam znowu jest strength buff. Dobra, lecimy tam. Strength buff. O nie, najgorzej. Dobra, spróbujmy. Czy ja nadal jestem w stanie zadać mu obrażenia? Dobra, lol. Żałosne to było. Dobra, tam ktoś znowu wpadł. Ktoś jeszcze tam wpadł tak w ogóle. Dobra, łatwo. To nie ma nikogo już. Super. Dobra, rozwalmy te bloczki i postawmy tutaj. Teraz te rozwalimy sobie. O, o ty gałganie. O, udało mi się wygrać. Ale tak, 7 kili. Najwięcej kili ja miałem. Wow, 7 kili. GG. Najwięcej bloków położonych i zniszczonych tam jakiś chyba gość z naszej drużyny też zrobił. Wow. Patrzcie, i to jest wykorzystywanie strategii tutaj. To jest strategiczne myślenie, nie? Że po prostu używam swojej abilitki, żeby pójść po potężnego buffa i wygrać dosłownie całą rundę, zabijając 2 graczy, którzy po tego buffa też chcieli iść. To jest... nauczyłem się używać sword
Smena, tak? Swordmana, tak? Chyba tak to jest nazwana ta klasa. Czyli no po prostu takiego wojownika wręcz, dzierżącego miecz takiego po prostu zwykłego, nie? Przyznaję sobie w tym momencie dyplom, certyfikat ukończenia szkolenia Swordmana, tak? Czekajcie. Swordsman, no dokładnie. Tak to jest tutaj nazwane. Dobra, spójrzmy teraz jeszcze raz na buffy. Bow, tam są tylko części zbrojki, więc szkoda. Ale i tak, udajmy się tam. Dobra. Zwyżmy jedne i drugie i ulepszymy się teraz. Dobra, i mamy lepszą zbrojkę. Możemy się teraz bić z kimś tam. Pójdźmy. XD. Dobra, bijemy się z ludźmi. Co jest tam? Kurde, ludzie jacyś... O, może uda mi się... Aj, nie udało mi się. Czemu? Ja od tyłu ich biję po prostu. XD. Dobra, chyba wszyscy zginęli. Tak, super. Świetnie. Dobra. Doskonale. Dobra, udało się. Nie postawiłem żadnego bloku. Tylko jeden zniszczyłem. Ale 3 kile i 38 obrażeń. Wow, super. Akurat udało mi się bardzo mocno ich zaskoczyć od tyłu, więc no to nie wiem, czy to tu się tak być dumnym z tego. Ale wiecie, co spróbuję zrobić? Spróbuję zdobyć ten speedbust i wystrzelić się tam do jeziorka, żeby nie stracić żadnych obrażeń. Dobra, to się kompletnie nie udało. Okej. Okay. Dobra. O nie, no nie, on mnie bije. O, widać, że ma łucznika. O nie, najgorzej, bo bije mi się kierką. Nie ma czym innym bić. O, chyba przegraliśmy niestety. Niestety chyba tak, bo jest 4 graczy czerwonych. Raczej niebieskich, a zostało 2 czerwonych, więc nie uda nam się niestety zrobić tutaj nic. Oni wygrają pewnie nawet na same... Chodź, ty! W sumie? Nie, może? Ale ziomek, O, brawo, brawo! Super, wow, ale poszło doskonale tym ziomeczkom. Byli jakieś pół sekundy od tego, żeby otrzymać po prostu... żeby przegrać po prostu. Wow, super. Dobra, czy to jest strength buff? Jest, okej. Okay. Dobra, musimy tam iść natychmiastowo. I zabić tego typiarza. O, chodź tu, gałganie. No chodź tu, typie. Typiarzu. Dobra, nie mam już niestety strength buffa. Jak? Halo? Zabij go. Dobra, udało się. Super, czy poradzą sobie... Poradzą sobie, super, brawo, GG, wow, doskonale poszło, super, wow. I event level 4, dostałem 30 event silver, co to jest? Jest jakiś turniej może? Nie mam pojęcia, ale najwięcej killi niestety nie udało mi się zdobyć. Wydaje mi się, że też miałem chyba 4 i tak, więc mamy równe miejsce, nie? Dobra, to będzie ostatnia rozgrywka. Dobra, właśnie wyciąłem wam jedną rozgrywkę, ponieważ dosłownie byłem 1 versus 4. Zaczęliśmy w ogóle 2 versus 4 i skończyliśmy 1 versus 4. Ktoś musiał na początku wyjść, a potem znowu ktoś musiał wyjść. No i tak jakoś to wyszło. Dobra, tam jest miecz, tam jest strength buff, dobra, strength buff, to jest to, po co idziemy. Dobra. Strength buff będzie mój. Poke jump. No i bijemy się i mamy go na hita, typiarza. Ciebie też? No i nie mamy cię niestety na hita, szkoda. Dobra. No i się spali, dobra, super. 2 kile są moje. No i to jest trzeci gość, 1 został, 4 nas jest. Dobra, wszyscy zginęli, nikt od nas nie zginął, więc super. Tam w tamtej rozgrywce nawet nikt nie napisał GG, bo chyba po prostu wszyscy rozumieli, jak słabo... Po prostu to było dla mnie jak słabe. Mam nadzieję, że udaje mi się stawiać te bloczki. 4 postawiłem, tak, udało mi się nawet stawiać te bloczki, więc super. Wszyscy chyba tam po prostu zrozumieli, jakie to było po prostu nie fair dla mnie. Ja im napisałem do sobie na czacie, just take this W unfair though, czyli po prostu weźcie to W, mimo że jest nie fair. No bo było jakby... Nie patrzeć, dosyć nie fair. Kurde, nie zwróćcie uwagi, tam jest strength buff. Nie, to jest dobre, to jest tylko hełm. Ziomuś, proszę cię. Co ty? Ziomek, dawaj, udało się zabić go bezproblemowo, super. Straciłem tylko jedno serduszko, więc też spoko. No i co, tam ktoś został, ale my niszczymy bloczki i stawiamy, no i kurde, dobra. Tu jeszcze jeden, dobra, tam znowu nikt od nas nie zginął, więc super. Postawiłem znowu 3 bloczki i 4 zniszczyłem. A tylko 13 obrażeń, a ja muszę patrzeć gdzieś w stronę buff. Bo to jest najważniejszy w tej rozgrywce bonus. Dobra, jest tam gdzieś? Nie ma, ale tutaj jest klata, my nie mamy klaty, więc chętnie sobie po klatę. A pójdę sobie bardzo chętnie po klatę. Chodźmy sobie po klatę. Dobra. Klatę sobie podniesiemy. O! Fuck! Czy to też jest rozgrywka 2 versus 4? Bo widzę, że
Chyba grają 2 versus 4, nie? Only average i ta, kurde, niestety, oni są teraz w dwójkę, czyli ta runda będzie nie fair dla nas. No ale nie będę tego wycinał, nie? W sensie nie zrozumcie mnie źle, uważam, że to jest nadal tak samo słabe, jak to było dla mnie wtedy słabe, tylko że dla nich słabe. No ale przynajmniej wygraliśmy. W sensie tam dosłownie się nic nie działo, a tutaj się coś działo, więc... no ja napiszę GG. No i cóż, zostawię już to w odcinku. Ale w zamian za to będziemy mieli jeszcze jedną rozgryweczkę, ostatnią, bo tamta była taka niedopełniająca, no bo co to jest za wygrana 2 versus 4 tak naprawdę, nie? Według mnie dosyć nie fair wygrana. Dobra, zobaczymy, na środku są bonusy, zobaczymy, czy tam jest coś użytecznego. Jeden z nich nie działa, dobrze widzę? Okej. Dobra, weźmy sobie, no nie, ja chyba nie idę. O nie, to był hełm, bo może to były leginsy? Okej, podejdźmy do nich. O, łatwo, dobra, do niej po... O nie, coś tam, kurde, wszyscy się skupili na mnie. Fajnie by było, gdyby reszta graczy rzeczywiście skupiła się wtedy też na nich, przez to, że oni się skupili na mnie, ale niestety nie pomogło to w żaden sposób. No, na tym trybie gry to tak dobrze nie będzie właśnie niestety działało. Gdybyś rozwalił... Aj. Bardzo bliziutko byliśmy wygranej, bo stawianie bloczków jest proste, rozwalanie bloczków jest trudne, jeszcze 2 bloczki zostały do rozwalania, niestety, szkoda. Ale byliśmy naprawdę blisko wygranej, bo są, widać było, że są dosyć niezorganizowani, to prawda, widać to. Teraz tak, strength buff gdzieś? Nie, ale tam jest... Budki są, okej. Dobra, użyjmy sprintu od razu. I budki... zabieramy? O kurde, kurde. Co jest? 3 hity zginąłem? Z taką zbrojką? Skórzane leginsy i butki oraz... znaczy, okej, skórzane leginsy i żelazne butki? Kurde, okej, ciekawe. Ale jest 3 graczy pozostało, mam nadzieję, że... O, bo oni tu na dole siedzą, nie? Kurde, tu jest jeden gość, oni coś tutaj robią w dwójkę. W trójkę teraz już coś... No nie uciekaj przecież! O, instant health chociaż jednak przydatny bardzo w tym przypadku. No niestety zabije go, ale 2 versus 2 zostało. Tutaj to jest jakiś łucznik? Czy... chyba tak. A o nie, niestety 1 versus 2, przegraliśmy. Szkoda, na 95% przegraliśmy, bo on nie zdąży tam dojść nawet. Kurczę, szkoda. 2 do 0, kurde, słabo strasznie. No nie, no ja będę wycinał rozgrywki, aż wygram po prostu. Od teraz, nie, no żartuję oczywiście kompletnie w tym momencie. Tam coś jest? Mieczyk kamienny? Ten hełm tylko by mnie chyba interesował, nie? O, łatwo, XD, spadł tam gość. Ty, wziąłem ten hełm? Aha, wszedłem w ten hełm i ja go nie wziąłem, ale gość wszedł za mnie i go sobie wziął. No i co to ma być w ogóle? No przecież to jest taki skam straszliwy. O Boże, naprawdę? To jest takie wkurzające, to jest, kiedy się coś takiego dzieje. Żadnego strength buffa niestety nie udało mi się zebrać, ale jest 2. Kurde, i tak przegraliśmy niestety. No ale GG, myślę, że lepsza rozgrywka. Nie, no, słaba ta była rozgrywka. Była mocno słaba. Słabo kończymy ten odcinek. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro o 18 na przeglądzie modów. Będzie modyfikacja. Ten film był nagrany w piątek, a raczej w czwartek akurat wieczorem. W czwartek 30 chyba, tak? No nagrywam go pomiędzy tak naprawdę czwartkiem a piątkiem. Więc polecam wam go zobaczyć, bo myślę, że jest dosyć dobrze. Ale mogą być tam jakieś niespójności ze względu na to, że będzie w poniedziałek wrzucone, na przykład powiem, no dzisiaj coś tam, nie? A chodzi o to wtedy, że to w piątek ma tak wyglądać, nie? Więc jutro ten film będzie, no i ja się póki zadzwonię i żegnam. Cóż, trzymajcie się, no i cześć!